nami noc. W górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Te słowa Wojciecha Młynarskiego od lat kojarzyły się z wypoczynkiem w górskich uzdrowiskach, a jedynym problemem kuracjuszy były rozterki miłosne do owej panny Krysi z turnusu trzeciego. Jednym z takich uzdrowisk zapewne była Rabka Zdrój, lecz dzisiaj zbierają się dosłownie czarne chmury nad uzdrowiskiem, a wszystko za sprawą smogu. Jest on naturalnym zjawiskiem atmosferycznym powstającym na skutek zanieczyszczeń powietrza oraz wyżowej bezwiecznej pogody. Przez lata problemu nie zauważano, ale ostatnio się to zmieniło zarówno po stronie mieszkańców, jak i władz samorządowych. Rabka Zdrój poczyniła kroki, by tę sytuację poprawić. Panie redaktorze, szanowni państwo, od dłuższego czasu pracujemy na tym, żeby jakość powietrza w Rabce poprawiła się. Od 16 grudnia 2016 roku mamy stację monitorującą jakość powietrza w Rabce Zdroju. W ostatnim okresie czasu do Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju wpłynęło prawie 500 ankiet, 500 wniosków o to, że osoby są zainteresowane uczestniczeniem w programie wymiany pieców. W ciągu 3 lat chcemy wymienić około 350 źródeł ciepła, przede wszystkim zmienić piece węglowe. Te wszystkie działania mają właśnie za zadanie poprawić jakość powietrza w naszej miejscowości i mam nadzieję, że to się stanie. Czy Rabka Zdrój dalej jest atrakcyjna jako uzdrowisko tutaj dla turystów? Rabka Zdrój była, jest i mam nadzieję, że będzie bardziej cały czas atrakcyjną miejscowością dla pobytu kuracjuszy i turystów. Tym bardziej, że jesteśmy miejscowością, która tak naprawdę nie mając na swoim terytorium, na swojej tutaj w swoim obszarze zakładów przemysłowych, musimy budować atrakcje turystyczne i atrakcje dla turystów i dla kuracjuszy tutaj przebywających. Również w Rabce Zdroju odbyło się wczoraj wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Rozmawiano o stanie czystości powietrza na Podhalu i o rozwiązaniach, które mogą tą czystość poprawić. Myślę, że takie dyskusje służą wypracowaniu lepszego poglądu na kwestię ochrony powietrza. Ze strony miasta Rabka myślę, że oczywistym plusem jest to, że pewne mity, które się w mediach powielają na temat katastrofalnego stanu powietrza, że zostały jednak w pewnym sensie lekko przynajmniej odkłamane. Te alarmistyczne doniesienia o tych 15 najbardziej zanieczyszczonych miastach Polski, w których podobno znajduje się Rabka, to jest po prostu działanie w pewnym sensie na szkodę tego uzdrowiska. W pocie czoła samorząd pracuje nad tym, żeby wypełnić wszystkie swoje ustawowe kompetencje, zapewnić mieszkańcom wszystkie odpowiednie usługi komunalne, chronić środowisko, wypełniać te funkcje uzdrowiskowe, a tutaj ta medialna nawałnica jednak szkodzi polskim uzdrowiskom. I powiem tak, no, nie ma jakiegoś ogromnej, przepaścistej różnicy pomiędzy stanem ochrony powietrza w Polsce, a w innych krajach Unii Europejskiej, a tam nikt jakoś nie krzyczy na prawo i lewo o katastrofalnym stanie powietrza. Wszędzie problem smogu występuje i wszędzie trzeba doprowadzać do tego, żeby ciepło i energia podawane ludziom, żeby były po prostu czyste. Cała konferencja po posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dostępna jest na naszej stronie. Czas pokaże, jakie efekty przyniosą starania władz, by zasilić Podhale czystszą energią i ile osób będzie chciało z tej energii skorzystać. Póki co Rabka Zdrój pozostaje Zdrojem i być może niedługo znów jednym zmartwieniem przyjeżdżających tutaj kuracjuszy będą miłosne rozterki do panny Krysi z turnusu trzeciego. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propieciach słodecznych. Opalałby się